Piersi czołem, kluski z rosołem. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek na moim kanale. Witam każdego widza, dzisiaj palionowo. Jak zawsze palionowo jest na tym kanale. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym starcie widzowie was serdecznie poproszę o to, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to jest bardzo ważne. Dzięki temu pomaga mi to dotrzeć do większej ilości osób i jest bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o większą ilość osób i więcej mnie, to możecie zobaczyć mój kanał Simpson Plus, ponieważ tam codziennie są odcinki z Robloxa. Tam również jutro pojawi się bardzo fajny materiał, na którym będziemy grali w nową gierkę Minecrafta, czyli Minecraft Legend. Sobie to właśnie sprawdziłem, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jaka jest moja reakcja na tą gierkę, jak to wszystko wygląda, no to serdecznie was tam zapraszam. I jest jeszcze jedna rzecz. Dawno nie wspominałem tutaj na kanale o tym, że jest taki brelok, prawda, mój do kupienia. Więc jeżeli ktoś bardzo by chciał taki brelok jak ja na przykład przy kluczach mieć, to serdecznie was zapraszam na Palion Style, ponieważ to właśnie tam możecie nabyć takiego breloka. Ja serdecznie polecam, ja mam, a nawet mam tutaj więcej. Patrzcie, mam jeszcze tutaj, prawda, tego Paliona i Milki mam. Ale muszę zdobyć jeszcze resztę breloków, bo kurczę, mówiłem już o tym chyba z 3 miesiące temu i do dzisiaj, nie wiem, nie mogę zdobyć, w sensie, wiecie, jak chcę zdobyć w jakiś taki nietypowy sposób. Muszę włamać się do Palion Style'a. Dobra, no nieważne, w każdym razie witam was serdecznie na filmie. Co w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, ja wchodzę sobie tutaj do domu i patrzę, tam jest skrzynka. Tej skrzynki tam nie było, ja wiem, ja pamiętam. Ja wiem, że ja mam duży syf z skrzynkami, okej, ja wiem, że ja mam... Dobra, ta jest pusta, więc może się już jej pozbyć, to bardzo dobrze. Ta nie jest pusta, ale zapełnimy ją bardziej po prostu, żeby nie czuć potrzeby pozbycia się jej stąd. Więc tak wygląda sytuacja, ale tamtej skrzynki na pewno nie było i ja jestem tego pewien. I... ja się trochę spodziewałem, od kogo to będzie. W sensie, nie mamy żadnych tutaj, prawda, teraz czarnych charakterów i tak dalej, ale jest hater, dla mnie to jest jak czarny charakter. Nie lubię go, więc to musi być czarny charakter. No i prawdopodobnie to jest właśnie od niego ta skrzynka. Dobra, zobaczmy, miejmy to z głowy. No, wiedziałem, że będzie książka. Albo, dobra, jest jeszcze jedna szansa, może to być od Milki. Jeszcze to może być od Milki, dobra, zobaczmy. Elo, sorry, ja nie chciałem także zrobić sojusz. O, no właśnie, kurczę. Dobra, prawdopodobnie dotarło do hejtera informacja, że przyłapałem go na kradzieży diaksów z... prawda, domu Paliona. Wczoraj go przyłapaliśmy na tym. I okłamał jeszcze Paliona w żywe oczy. I prawdopodobnie to są przeprosiny jego z tego powodu. I wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię tak. Ja już myślałem, prawda, czy on się w ogóle jakkolwiek będzie chciał zreflektować z tego powodu. Ja myślałem właśnie, jak to rozegrać. Ktoś mu to musiał powiedzieć, albo nie wiem, albo zobaczył po prostu mój film. W każdym razie... przeprosił. Okej, ale... to nie wszystko, to nie wystarczy. Przeprosiny, to nie jest tak, że wiecie, że się odwali teraz przeprosić, wszyscy powiedzą git. Przecież on już odwalił to naprawdę masę innych rzeczy. Ja myślałem na tym, co mogę z tym zrobić. I prawda, nic nie wymyśliłem. Ale teraz wymyśliłem, że możemy zrobić taką akcję, że pójdziemy po prostu do niego na chatę i zostawimy mu książkę, której napiszemy, że musi się zreflektować jakoś. Musi po prostu oddać te diaksy, musi przeprosić Paliona, musi to wszystko zrobić. Jak to zrobi, to będzie git. To mu wybaczam, prawda, i niech będzie. Ale co nie zmienia faktu, że dalej go nie lubię. To jakby... Tak, niestety już musi być. Mnie niestety on denerwuje, bo on i nas wyzywa, i prawda, tutaj no jest taki uszczypliwy. No ja nie wiem, ja po prostu, ja nie lubię z takimi ludźmi spędzać czasu, więc on jest taki, no, specyficzny. Wezmę tą skrzynkę i zostawię mu to tutaj. Dajmy mu to, gdzie ja to mam mu dać teraz, dobra, bo on wszędzie ma te, dobra, dajmy mu to tutaj po prostu. I napiszmy w tej książce tak: siema, hejter. Hejter. Jeśli chcesz, żeby ci wybaczyć, to musisz naprawić swoje błędy. Zacznij od przeproszenia Paliona i oddaj mu skradzione diaksy. Coś takiego i... Jeśli się ogarniesz, może zaakceptuję twoją obecność na Palionowie. Taka jest moja informacja do niego.
prawda? Niech coś z tym zrobi. Niech coś z tym zrobi, bo wydaje mi się, że... O kurczę, prawie bym zginął zupełnie, że litry nie mam. Wydaje mi się, że on, wiecie, jakby zasługuje... Troszkę zasługuje na szansę... Nie zasługuje. Kurczę, nie wiem, szczerze mówiąc. No już mam tak... Nie wiem, on już się stał taki... Wiecie, że on tu już jest na tyle długo... te kilka dni, że to już potrafimy się jakby do niego przyzwyczaić, nie? Ale... jednak mimo wszystko, no, nie pasuje mi to. W każdym razie, rzeczą, którą chciałem się zająć, to jest wznowienie działania mojego targu, bo patrzcie, co tu się dzieje. Ja, nie podoba mi się to, że zielone nie mają, że tak powiem, obrotu tutaj na tym palionowie, że zapomnieliśmy o tym, żeby korzystać z jakichś tutaj, prawda, udogodnień i żeby te zielone starać się zwiększać. Tutaj całe to mam okradzione, tutaj już nic nie ma, to mi to okradli, to wszystko trzeba na nowo zatowarować. Tutaj między innymi ziemniaki, nie ma totalnie nic, więc zaczniemy od tego, żeby jakkolwiek wrócić do działania właśnie ziemniaki. Oddam ci potem tu Dave, no dobra, dobra, no więc jak widzicie, nawet Dave mnie tutaj, prawda, opustoszył. Jeśli chodzi o chleb, również nic nie ma, więc moim zadaniem na dzisiejszy dzień jest zapewnienie tutaj z powrotem dobrobytu, tak żeby było to, żeby można było kupić, jak ktoś będzie potrzebować i tak dalej, bo ostatnio z Dave'em tutaj byłem u mnie na chacie i pokazałem mu moją fabrykę ziemniaków i on, prawda, bardzo mu się spodobała moja fabryka ziemniaków, no ale wiecie, ja nie mogę tak robić, że komuś za darmo będę dawać, ja nie po to zrobiłem fabrykę ziemniaków, żeby teraz na tym nie zarabiać, to pieniądz robi pieniądz, prawda, ja tutaj zainwestowałem w to i teraz chcę, żeby to się zwróciło. I teraz robimy taką akcję, uwaga, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale nie, jestem tak dumny z tego, co ja tutaj mam, że to się w głowie nie mieści. Robimy tak, pyk, pyk, o, tu są już przepalone nawet, pyk, o, przepalone kolejne, pyk, o, przepalone kolejne. No bo ja to zawsze na zapas daję tutaj i później zostaje tutaj masę rzeczy, bo ja strasznie długo te, że tak powiem, jem ziemniaki, bo to ciężko jest to przejeść nawet, szczerze mówiąc. Tego jest tak dużo, że naprawdę ciężko jest przejeść takie ilości ziemniaków. Dobra, odłóżmy tutaj te wszystkie rzeczy, dobra, pyk, pyk, mamy ziemniaki. Udało nam się zdobyć tyle staków, to było moje. Czyli 6 staków, dobra, to już jakoś zatowarujemy tam, że tak to ujmę. Weźmy w takim razie jak najwięcej lawy i robimy taką akcję, uwaga, pyk. I pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dajcie znać, czy wy też macie takie, jak gracie sobie w Minecrafta, bo prawdopodobnie gracie. O kurczę, tutaj nie wrzuciłem nic, dobra, 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 już dajemy, nie ma problemu. Uwaga, dajcie znać, czy jak gracie w Minecraft, bo tu też nie dałem. Weźmy dwa na zapas, jakbym tutaj też nie dał obok. Tak, tak. Dajcie znać, czy jak wy gracie w Minecraft, to robicie sobie takie jakby... takie nieskończone źródła jedzenia, czy nie? Bo ja na przykład, odkąd odkryłem ten sposób, zawsze, gdyby nie wiadomo co, ja bym to robił. Naprawdę, to jest tak, tak, takie, nie wiem, tak niesamowite po prostu, żeby w ten sposób zrobić przepalanie ziemniaków, że to się w głowie nie mieści. Dobra, bierzemy tak... Niech tam sobie to skapuje dalej. Nam, że tak powiem, troszkę wiaderek zostało, ale dobra. To mamy tutaj dobry zapas. Co to jest? Co to tu robi ten syf? Dobra, robimy tak, weźmy ten syf stąd. Niech tam to się przepala. Ja nie mam więcej ziemniaków. Na razie te ziemniaki wprowadzimy na rynek i to zatowarujemy. Nie mam fajerwerek. I to jest problem. To jest bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem, bo ja to tak zbieram te fajerwerki, jak otwieram skrzynki, to czasem gdzieś odłożyłem fajerwerki i po prostu póki co u mnie to wygląda tak, że ja zbieram fajerwerki, o, tu na przykład są, widzicie, to w ten to są jakieś inne fajerwerki? Ja nie wiem, co tu się wyprawia. O, tu jest więcej, jeszcze trochę fajerwerek, dobra, to ja muszę to skumulować w jedno miejsce, żebym wiedział, kiedy mi się skończą albo kiedy się zbliżam do końca. O, tu też są, dobra. No i ja właśnie w ten sposób zbieram fajerwerki, że ja mam je porozrzucane po wszystkim. O, tu też są jeszcze dwie. No więc tak wygląda moja, prawda, mój życiorys tutaj smutny. Dobra, odłóżmy tutaj te rzeczy, bierzemy to. Fajerwerki, teraz tak, ja muszę zrobić tu taki porządek, naprawdę ja mam taki syf w tych skrzynkach wszystkich, że to się po prostu w głowie nie mieści. Dobra, idziemy to zatowarować sklep, idziemy zatowarować sklep, tak jak trzeba, prawda, zatowarować Palion Style'a w, oczywiście, najlepsze na świecie breloki, tak też trzeba zatowarować, prawda, mój targ w najlepsze na świecie ziemniaki. Dobra, i teraz tak, ziemniaki były gdzie? Ziemniaki były tutaj, w tym miejscu, to jest stanowisko z ziemniakami. Jaką ja tu daję cenę? 64 ziemniaki, jedno zielone? Trochę mało, nie? Trochę mało, ale dajmy tutaj to wszystko, niech jest. Może zróbmy tak, odłóżmy to trochę też tutaj, żeby nieważne gdzie ktoś spojrzał, to żeby ziemniaki były. Mamy fajerwerek trochę, więc dam tutaj, żeby sprzedać. Ja tych fajerwerek i tak będę musiał więcej zrobić, więc dajmy na razie pyk, 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 pyk. I tu są, te są jakieś dziwne fajerwerki. Tu mam jakieś dziwne fajerwerki, nie wiem co to są za fajerwerki w ogóle. Więc je musimy, że tak powiem, zużyć.
Dobra, nieważne. W każdym razie mamy to. Czekajcie, tutaj jeśli chodzi o te kwiatki, to ja nie wiem skąd ja takie rzeczy mam. Odłóżmy to tutaj, niech to sobie to kurczę rośnie. Ja nie wiem skąd ja takie rzeczy w ekwipunku mam. Mam taki syf, że to się w głowie nie mieści, widzowie, naprawdę, przysięgam. Ja muszę ogarnąć syf. No i przede wszystkim trzeba dobudować tamto, bo patrzcie, zastanęliśmy z tym wszystkim. Tu jest tak, tyle się dzieje na tym palionowie, że ja ledwo coś się czegoś chwycę, to już trzeba coś innego robić. I tu jeszcze tą wioskę muszę dokończyć, bo ona jeszcze nie jest skończona. Ona miała wyglądać jeszcze lepiej niż wygląda teraz. No i wieśniaki, czy wieśniaki pracują tutaj w ogóle? Halo, halo wieśniaki, czy tutaj praca rwie, że tak powiem? Śpią, a dobra, dobra, kim... Coś tu poszło nie tak, coś tu poszło nie tak. Myślę, że się blokują tam, więc musimy dać im tutaj tak spanie. Ten poszedł na dół, idzie, poszedł, się położył, ten też się położył, jest dobrze, dobra, uratowałem ich. Mogą się w końcu chłopaki wyspać. Dobra, zobaczmy, czy wszystko dobrze gra w tym domku, bo... O kurczę, oni nie mają gdzie spać. Tutaj to łóżko jest niedobre, tutaj to łóżko musi być tak, bo tam już się blokują, to już wiemy. No i wy nie macie gdzie spać. Ale lipa. Ale lipa. Ale lipa, trzeba im to, że tak powiem, dać do spania coś. Słuchajcie, ogarniemy coś, bo te wieśniaki jak nie będą spać, to nie będą też pracować. Więc ich odpoczynek jest ważny bardzo. Tylko czy ja mam wełnę jakąś? Ale na pewno mam nić, na pewno będę miał nić jakąś. Nie wierzę w to, że nie będę miał żadnych nici. Albo i nie będę miał. O nie, o dobra, mam jakieś nici. Zrobimy jakąś wełnę. Zrobimy z tego wełnę, jestem pewien, tylko ja gdzieś miałem wełnę też. O, jest, dobra, czerwona wełna, super. Dobra, robimy w takim razie łóżko. Idealnie, no bo pamiętałem, że właśnie robiłem im łóżka i teraz nie wiedziałem, gdzie ja to schowałem. Dobra, pyk, pyk. 9 łóżek, dobra, git. Może być. Odłóżmy tutaj te deski, odłóżmy tutaj to, to i to, dobra, pyk. Idziemy im dać łóżka, tak żeby wszędzie mogli spać. Oni się rozmnażają sami i tych łóżek trzeba dokładać tylko, bo one, no po prostu nie mają... Oła, nie mają po prostu gdzie spać, to tak nie może być. Dobra, wejdźmy tu, jak to... Tu w ogóle nikt nie śpi! Gdzie oni się spodziali w ogóle? Co jest grane? Te wieśniaki wszędzie znikają, one są w jednym miejscu, później gdzieś wstaną, wyjdą i już ich nie ma, jest koniec. I ja nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, tutaj tu byli niewyspani. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, chodźcie tak. Tu jest jeden do spania. Idźcie ktoś spać, co? Idźcie. Idźcie, no bo kurczę, trzeba się wyspać, ty. Dobra, tu na górze jest łóżko jedno wolne. On nie chce ruszyć się z tego bloku. To jest jakieś magiczne miejsce na tym palionowie, serio. Przysięgam, że na tym bloku wieśniaki kochają stać. Kochają po prostu stać na tym bloku, patrzcie. Kliknę w niego, żeby może przyszedł do mnie. O, patrzcie, podchodzi. I on się cofa, i oni się pchają tutaj. Do czego was tak ciągnie w tym miejscu? To jest coś poukrywane, czy jak? Patrzcie, widzicie, one... Jeden drugiego, prawda, popycha. Oboje chcą stać na tym bloku. Nie rozumiem tego, nie rozumiem, naprawdę. Jestem ciekaw, co by się stało, jak ja bym zamurował wam ten blok. Tak trzeba będzie zrobić zaraz, bo ja nie wiem. Mnie strasznie to denerwuje, naprawdę. Ja nie jestem w stanie zaakceptować tego, że one są tak głupie i muszą stać w tym miejscu. Przesuńcie się, przesuńcie się! Dobra, mam pomysł. Nie, bo ja nie odpuszczę, póki... Ja muszę wyjaśnić, dlaczego te wieśniaki są tak głupie. Ja po prostu nie wytrzymam. Bierzemy wodę, bierzemy dwie wody najlepiej od razu. Ja teraz idę je przepchnąć stamtąd i zrobić tak, żeby one wszystkie sobie... Oła! Kurczę, jak ja uderzyłem. Co to był za los dziwny? Dobra, szybko lecimy tutaj do nich. I teraz tak, zapycham ich z tamtego miejsca, muruję ten blok i zobaczę, co się wtedy będzie działo, jak już nie będą mogły stać w tym miejscu. Robimy tak. Pyk. Oj, 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 problem. I do spania was. Do łóżka ciśnie. Do łóżka. Patrzcie to. Uwaga. Bo to jest cyrk na kółkach. Tu. Puszczam to, one tu wrócą. To są tak głupie wieśniaki, że coś w ogóle nie mieści. To jest niesamowite. One po prostu... zwariowały. Dobra, powiem wam więcej. Patrzcie to teraz, co się tu wydarzy. Pyk, pyk, pyk. Wyrzućmy ich stąd. No, ale ja sobie tylko trawnik zniszczę. A one i tak się stąd nie wyniosą. O kurczę, uderzyłem go. Dobra, wybieg. Bardzo dobrze. O, Yeti dołączył na serwer. A ten se wybiegł. Dobra, i proszę, już nie wracaj tu. Idź gdzie indziej. Ja nie wiem. Dobra, wypchnęło go, patrz. To jest niesamowite. Patrz. Ale jaja. Tu, dzień dobry. Jasne, zapraszam na zjeżdżalnię, jasne, super, fajna. Zapraszam kolejnej. Halo, wielkie otwarcie zjeżdżalni, idzie kolejny klient. Uhu!
ale zabawa. Jest kolejny, dawaj, dawaj. Ty, bo ty jeszcze nie zjechałeś. Chodź, chodź, jasne, nie przejmuj się. Dawaj, dawaj. I ogień, na zjeżdżalnię. Zabawa przednia. Niesamowite, tamten dojechał, jest, dawaj, masz siłę jeszcze na jeden zjazd? Dawaj, nie przejmuj się, dawaj, ogień. Ogień na tłoki, dawaj, tu się wchodzi. Wiesz jak, zresztą spędziłeś tu całe swoje życie stojąc na tym jednym bloku. A ty, koleżko, a ty gdzie byś chciał być? Ty lubisz ten blok za to, tak? Ty tutaj lubisz stać. To jest, wybrałeś sobie to jako swój cel, tak? Że będziesz tutaj ziomkowi deptał nogi. Dobra, niech oni... Wiecie co, ja się zastanawiam, może ja to tak zostawię po prostu. Niech oni tutaj sobie stworzą takie, prawda, swoje kółko, karuzele zabawy i śmiechu. Patrz, kolejny. Nie wiem, po prostu... One są po prostu głupie.